Cześć, dzień dobry, witajcie. Chwilę mnie nie było, wiem. Pytaliście się, gdzie jestem, gdzie zniknęłam, ale powiem tyle, że cały rok już męczy mnie taka lekka depresja. Raz jest lepiej, raz gorzej. A też fibromialgia daje o sobie w tym roku strasznie znać i od października bardzo się męczę. No i że tak powiem, nagrałam, bo to w ogóle musiałam zobaczyć, kiedy ostatnio nagrywałam. Ostatnio nagrywałam coś w styczniu Później nie nagrywałam, chciałam zrobić sobie taką przerwę, po czym pomyślałam, wrócę, wrócę z czymś nowym. I tak jakoś z tego myślenia nic nie nagrałam. Chciałam wrócić z czymś nowym, z zupełnie inną energią, ale no niestety energia mi moja choroba zaczęła odbierać i tak trochę ciężko było się zmotywować. W czasie motywacji oczywiście nagrywam o produktach aloesowych, ponieważ to wychodziło mi do pewnego momentu najlepiej. Ostatnio też jakoś nie wychodzi mi to najlepiej jak wcześniej, najlepiej jak wcześniej, tak. No nie wychodzi mi to. Po prostu bardzo czuję się zmęczona, czuję, że nie mam energii życiowej, po prostu odjechałam Czemu tak jest? Jest tak dlatego, że na Islandii nie ma słońca i to słuchajcie, pomimo że mamy w tej chwili lato w Reykjaviku nie ma praktycznie w ogóle słońca. W zeszłym roku też go prawie w ogóle nie było. Ja to bardzo czuję, bardzo to odbieram mam problem ze stawami i lewe kolano i lewy łokieć nie mogę go rozprostować, nie mogę wstać jak idę musiałam sobie kupić laseczkę, żeby wspomagać się jeżeli chodzi o wstawanie z sofy właśnie o taka kuleczka, laseczka tak, nic nic zabawnego, nic fajnego na szczęście nie muszę je używać codziennie tylko jak mnie złapie i faktycznie mam problem przy zasiedzeniu się na sofie żeby wstać, nie mogę nogi rozprostować, więc muszę się wspomagać. Na szczęście nieczęsto. Eee, później co jeszcze ciekawego? Frej kupiłam w okolicy marca stary, dziecięcy wózek na próbę, zobaczyć jak będzie się nam jeździło. Jeździ nam się świetnie. Wózek stoi tutaj, w ogóle miejsca już w tej chwili nie ma w tym mieszkaniu. Jak widzicie stoi wózek, gotowy do działania. A co u Frej? Freja ma... Koleżankę. Freja ma nową przyjaciółeczkę i zdaje się, że, być, że jest bardziej zadowolona, jak była, ponieważ Frejem również dopadła depresja. I może to brzmieć trochę dziwnie, ale tak, zwierzęta mogą jak najbardziej mieć depresję. Kot również i. Z tego co pamiętacie Freja była bardzo wcześnie odłączona od mamy swojej, bo miała tylko miesiąc, nie z mojej winy, ja tak nie chciałam, no ale niestety osoba, która ją oddawała tak zadecydowała. Ja Freję wtedy wzięłam, bo po prostu chciałam właśnie tą Freję, bo tak sobie ją upatrzyłam i tu koło mnie jest, ale Freja jest nadal dzika. Po serii strasznych drapań, widzicie to, mam takie pamiątki, to już teraz schodzi. Potwornie drapała, gryzła, po prostu Freja nie lubi być za bardzo dotykana. Czasem da się pomiziać, czasem przyjdzie, żeby się pomiziać. Położy się teraz ostatnio nawet koło pańcie, jak jest nowa koteczka. Także no właśnie, nowa koteczka. Nowa koteczka też się pojawiła w internecie i bez większego przemyślenia, wiedząc, że dobrze to zrobi Frej, po prostu pojechałam i przywiozłam. I jestem bardzo zadowolona i powiem Wam szczerze, że jest z charakteru dużo bardziej przyjazna, jeśli chodzi um, w porównaniu do Frey. Freja, no niestety ma swój charakter i żeby Frei pomóc, jest druga koteczka. Więc jakie są zmiany? Zmiany są takie, że się razem bawią, no czasami sobie pukną gdzieś tam, po, po, poburczą sobie również. Ale ogólnie jest bardzo pozytywnie. I fajna rzecz jest taka, że wszędzie czytałam, jak odseparować, znaczy jak połączyć te koty, jak odseparować, że muszą być drzwi, że tam ileźni muszą się wąchać, potem jeść przez te drzwi i tak dalej. Ja w moim mieszkaniu nie mam drzwi, jedyne drzwi, które to mam, to są do łazienki przesuwane, nieotwierane normalnie i kicie się już wszystkie, które to były, bo i mojego brata kicia. Rok temu i Freja nauczyły się otwierać te drzwi, łapą i nawet sobie potrafią je zamknąć. Takie są kulturalne, ale no właśnie, Freja, przez to, że nauczyła się je otwierać i zamykać, to, to ja wiedziałam, że ten numer nie przejdzie. Zresztą kota nie będę trzymać w łazience. No i z tego wszystkiego zostałam zmuszona, wprowadzając nowego kociaka jak nazywa się Hekla, tak jak wulkan, tutaj właśnie u nas, co oznacza kaptur, znaczy ten płaszcz z kapturem. Chodź, chodź. Ojej, chodź, Hekloni. No, Hekloni właśnie nie chce na razie się przyjść, bo się bawi. W każdym razie, tak, na początku było trochę dość mocno, burczały na siebie przez dwa dni. Później Freja próbowała ją łapom gdzieś tam pokazać, że tu jest moje terytorium. A gdzieś tak na trzeci, czwarty dzień, pomimo że nowa Kicia jest jeszcze nie zaszczepiona, będzie zaszczepiona 3 lipca, postanowiłam, że właśnie w ten wielki wózek włożę je obie i zobaczę co się będzie działo. Po prostu wyjedziemy na dwór. Wyjechałyśmy dosłownie na 10 minut. I te 10 minut bardzo dużo chyba zaważyło w ich muszczkach. Ponieważ poczuły się, że jadą razem, i oczywiście hekla łaziła po Frei, Freja jak kamień leżała i tylko oglądała widoki swoje zawinięte w kocyk, bo zimno u nas mimo wszystko jest, to się okazało, że jak wróciły, to zaczęły bardziej tak sympatyzować ze sobą. A po dwóch dniach jeszcze raz była piękna pogoda, więc jeszcze raz z nimi wyszłam z tym wózkiem. I jak już wróciły, to się okazało, że się całkowicie zasymilowały. Także to był mój patent na przyjęcie nowego kota, po prostu wyjście z nimi razem, no, żeby się dobrze poczuły. No, a co jeszcze takiego ciekawego u mnie? Powiem Wam tak: na Islandii w tej chwili nie jest za wesoło, jest bardzo drogo. Jest tak drogo, że ludzie coraz bardziej o tym mówią. Były protesty pod parlamentem, oczywiście tam chodziłam, ale za dużo się nic tak nie wydarzyło za wiele się nie wydarzyło jednak te protesty ludzie mówią 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 ale chyba już nikomu się nic nie chce robić poszło o to, że rząd zrobił sobie bardzo duże podwyżki a naród nic no a powiem wam tyle że mi będąc na ręce odebrano jedną dotację, dlatego, że stwierdzono, że w Reykjaviku ludziom odbiorą tą jedną dotację. O, przyszła Hekla. Zobaczcie, Hekla przyszła. Hekloniu, mój malutki Heklonesku. Ma trzy miesiące. Wczoraj miała trzy miesiące, tak? Wczoraj miała trzy miesiące. Prawie taka sama jak Freja, nie? No, ale nie. <ścoughs> to nie Freja. W każdym razie odebrano paru tysiącom osób dotację, gdzie wszyscy walczą o to, żeby było więcej pieniędzy. No i tak to wygląda, że ja nie mam już pieniędzy, po prostu na jedzenie i tak dalej w tej chwili. No, ale ja przeżyję, bo ja zawsze przeżyję, tylko po prostu nie będzie będziemy stać również na rehabilitację, po prostu na nic. Jest tak cienko na Islandii w tej chwili, gdzie jeszcze tam z rok temu można było jakoś tak sobie godnie żyć, coś odłożyć i tak dalej. No i tak sobie odkładałam, odkładałam, udało mi się wymienić auto, także też jestem zadowolona. Bo mój już był tak zardzewiały, że niestety zaczęły progi i to wszystko psuł się i psuł się i już z tego psucia już miałam dosyć po prostu tego samochodu, bo ja się bałam nim jeździć i doszłam do takiego momentu, że po prostu już mimo, że wszystko było w nim wymienione dalej było ryzyko, że coś trzaśnie i już nie wiedziałam czy koła, czy silnik, czy skrzynia biegów, czy amortyzatory, bo jeszcze to nie było wymienione w tamtym samochodzie no i plus ta straszna rdza. Nordza, która no różnie to bywa. Chociaż wyglądał dobrze, ale był cały tak zardzewiały, że no niestety. Ale y, cały czas płaciłam za jakieś naprawy, cały czas z hamulcami coś było nie tak. Także ja jak hamowałam, to czułam, że droga hamowania no jest dość długa. Więc jak zmieniłam sobie samochodzik na nowszy, to po prostu poczułam, jak wygląda droga hamowania. No tu się hamuje, a tam się jeszcze jechało, ślizgało jak na łyżwie. No także ze względów bezpieczeństwa, żebym się nie bała jeździć, mam inne auto. I, że tak powiem, jestem bardzo zadowolona. Miałam plany, że sobie gdzieś wyjadę, nawet z tymi kotami moimi, ale niestety. No, niestety finanse mi na to nie pozwolą. Raczej, żeby sobie gdzieś wyjechać, więc może sobie wyjadę do Selfos, wycieczkę zrobię doroczną raz w roku. Wyjadę 50 km za Reykjavik. No, na to mnie jeszcze powinno być stać. Pojadę sobie do Reykjanes, tam na Keflawik też są przepiękne widoki i mi to wystarczy, bo powiem wam, że tak w żarcie to też mówię. Bo jednak ja się już chyba pod namioty nie nadaję. Musiałabym jechać z kimś, sama nie bardzo, zresztą wszędzie jest tak zatłoczone, jest tak dużo ludzi, że po prostu jakoś tak ja nie lubię takich miejsc, gdzie jest wszędzie namiot na namiocie. A wracając do sytuacji na Islandii, właśnie mamy bardzo poważny kryzys mieszkaniowy. I tu oglądający, jak zawsze Wenus powie co myśli: Nie przyjeżdżajcie do Islandii, bo nie ma gdzie mieszkać. Po prostu tak jest. Jest strasznie. Słuchajcie, w Reykjaviku brakuje, w Reykjaviku brakuje około 4-5 tysięcy mieszkań. E, cały czas budują, cały czas budują, cały czas sprzedają bardzo drogie mieszkanie dla oligarchów. Oligarchowie mają pokupowane po setkami, po prostu jedna osoba potrafi mieć kilka set mieszkań kupione dla siebie. Te mieszkania wynajęte są na turystykę. W tym roku naszym 2023 przewidywane jest ponad 2 miliony turystów na Islandii. Więc biznes się komuś pędzi, żeby kosztem innych ludzi, którzy nie mają dzisiaj, żeby kupić jedzenie, dzieciom, buty, cokolwiek, po prostu ubrania i tak dalej. No, po prostu jest tragedia w tej chwili, co tu się stało. Zresztą wszędzie tak się stało, ja mam tego świadomość, tylko że ja nie rozumiem, po co wyjeżdżać gdzieś i się pchać, gdzie można mieszkania nie mieć. No, także wiecie, praca na Islandii może jest, ale z mieszkaniem może być kicha. I tak, tak, tak. I tutaj znowu będzie, że Wenus pierdzieli, bo gdzieś ktoś tam mieszka, ktoś mieszkał u kogoś na sofie, ktoś przyjechał na dwa miesiące i spał u kogoś, tak. Ale jak ktoś chce tu mieszkać na stałe, na dłużej, to niestety jest tragedia. Dzisiaj, wynajęcie kawalerki jest to koszt około 180 tysięcy koron, lub wyżej w tej chwili. Z jedną sypialnią mieszkanie to jest ja nie wiem nawet ile 250 tysięcy. Także no, po prostu to są mniej więcej prawie całe wypłaty, bo wypłata niestety jest około 380-450, nie wiem, nie wiem, mówię od razu, nie wiem, bo nie śledzę tego. Wiem, że jakieś strajki, podwyżki miałyby, coś tam się pozmieniało, ale ja na bieżąco w tej chwili nie jestem, bo ja nie pracuję. Także. Zawsze ktoś do mnie pisze, czy ja mogę pomóc, czy ja mogę coś załatwić. Nie, nie załatwiam, nie pomagam, mówię o tym od lat, nie bawię się w to, bo ja nie mam takich mocy, energii, siły, żeby komuś coś załatwiać i kiedy ja w tej chwili swoje sprawy zaczynam nawalać, bo nie mam energii już swoich spraw załatwiać, w tej chwili będę właśnie walczyć przeciwko miastu o tą dotację, ponieważ zrobili to w bardzo chamski sposób akurat ja jestem internetowa, ale większość na przykład ludzi jest nieinternetowa i do tego stopnia, że ludzie nie mają bank tych kont bankowych w telefonach, ponieważ mają, słuchajcie, wyobraźcie sobie, część ludzi jeszcze ma telefony, które w ogóle internetu nie mają w telefonie, tak? No i tacy są właśnie moi sąsiedzi, do których wysłano list 22 maja. Że ta dotacja zostanie zmniejszona. 1 czerwca dotacja została ogólna podniesiona, ale my zostaliśmy zmniejszeni. Dla nas została zmniejszona i moi sąsiedzi, na przykład, nie wiedzieli o tym, że taki list przyszedł, a tam było 10 dni na odwołanie się. Ja mogłam się też odwoływać, ale ja nie mam pracownika socjalnego, bo mi go nie dano. Przez 4 razy próbowałam go dostać, i mi go nigdy nie dano. I zresztą, jak tam się do nich dzwoni, to za 3-4 tygodnie dopiero jest czas, żeby się gdzieś tam zamówić czas. Więc ja po prostu to olałam, stwierdziłam, co będzie, to będzie. Na pewno jest więcej takich osób jak ja, więc nic nie będę z tym robić. No i teraz właśnie będę z tym robić, bo ja chcę, żeby to było nielegalne, co zrobili, i zobaczymy. 26 czerwca jestem umówiona do. Takiego miejsca, które, no myślałam, zajmuje się sprawami dla inwalidów, a się usłyszałam tradycyjnie, że oni są tylko parasolem dla. Różnych instytucji zajmujących się właśnie inwalidami, i że mam się zgłosić do swojego klubu. Czyli na przykład, jak ktoś ma Alzheimera, to się do Alzheimerów zgłasza, ktoś ma padaczkę, zgłasza się do padaczkowych, a ja jestem po wypadku samochodowym i takiego klubu nie ma. I mam fibromialgie, więc tutaj takiego klubu raczej nie ma. Zresztą takie kluby może są, ale są. Że tak powiem, ściśle dostępne tylko i wyłącznie dla ludzi mówiących biegle w języku islandzkim, bo inaczej już się tam może siedzieć, ale nikt nie będzie z tobą rozmawiał. I tak to wygląda, więc większość obcokrajowców, większość ludzi, która nie zna islandzkiego, bo ja nie jestem sama, to jest cała masa ludzi, która nie zna języka islandzkiego, jest, że tak powiem, odstawiona. I właśnie fajny czas nadszedł, bo mogłam w końcu powiedzieć do tej instytucji, że E, cztery razy mi na przykład odmówiono wysłania mnie na kurs islandzkiego, dlatego tylko że mi powiedziano, że jestem poza rynkiem pracy, nie wracam do pracy, więc ja nie mam się uczyć islandzkiego, bo nie będzie mi potrzebny. No. Także wiecie, mi się już po prostu nie chce uczyć islandzkiego i nie interesuje mnie ten język. Już tyle lat z tym walczyłam i faktycznie, no przecież ja nie wracam do pracy. Może się pouczę hiszpańskiego, może po prostu to będzie bardziej praktyczne w tej chwili, bo widzę, że na Islandii mamy bardzo dużo ludzi mówiących po hiszpańsku i pod kątem Aloesu może będzie to bardziej sprawiało mi przyjemność z kimś innym porozmawiać jak w rdzennym języku islandzkim, tak. No, i tutaj widzicie, koteczki są, ja siedzę, wiem, że piszecie. Bardzo to miłe jest, że piszecie. Mnie to zawsze cieszy, ale jakoś tak, a później, później, później. Ja całe życie wszystko później, aż w końcu później poszło w niepamięć. I tak to wygląda u mnie. Dobrze, żeby Was nie zanudzać, ja tu jestem i. Tak, jakbym chciała właśnie coś nagrać, o czym ja nie mam pomysłów. Ja bym chciała nagrywać teraz o Aloesie, opowiadać Wam, jak wspaniale działa Aloes, bo on mi bardzo pomaga. Aloes mi bardzo pomaga, Aloes świetnie działa na stawy, na, na to, że na opuchliznę, na to, że ja się naprawdę świetnie czuję. Bo to, że ja dzisiaj źle się czuję, to ja wiem jedno, kiedyś, kiedy go nie piłam, to ja przez 2-3 dni z łóżka w ogóle nie wyszłam. Także była taka różnica. Dzisiaj jeszcze wychodzę, ubiorę się, chociaż posiedzę sobie na sofie. Pokaż tutaj Mortkę. Pokaż Mortkę, nerwowa jesteś, tak. O, taka fajna jesteś. No, i jaka ty śliczna. No, także ja wiem, że pomaga ta cała suplementacja, to wszystko. I tutaj na przykład polecę Wam Arctic Sea, czyli olej rybny. I to jest bardzo dobry olej rybny, świetnie na stawy, wpływa na cholesterol, jeżeli ktoś ma problem. A soki aloesowe świetnie wpływają, wpływają właśnie na oczyszczenie jelit, umyją jelita, reflug żołądkowy, czy inne problemy. A zwłaszcza te osoby, które macie usunięty w woreczek żółciowy. Straszna rzecz, ponieważ jak się dowiedziałam, niestety, ale woreczek usunięty, żółciowy, skraca, skrócone życie jest między 10 a 15 lat, jest to udowodnione, a do tego wszystkiego mm, jeszcze ten, ta cała żółć prosto wlewa się do jelit, parząc je, więc ten sok aleosowy jest po prostu konieczny, potrzebny, aby to poparzenie likwidować. No, także wiecie, chciałabym Was uczyć, szkolić, mówić Wam o aloesie tutaj, bo chyba to w tej chwili najbardziej... Dla mnie jest cenne, najwartościowsze i coś, co ja bym chciała robić. właśnie to jest moja praca, którą ja bym chciała wykonywać, ta praca, którą tutaj nie mogę robić, a chciałabym coś robić, aby nie siedzieć cały czas przed telewizorem. I chciałabym, żebyście do mnie dołączyli i byśmy raz, razem współpracowali, ponieważ założeniem firmy właśnie przez Rexa Mona, który założył tę firmę, było, żeby dać ludziom szczęście. Dobre pieniądze, dobre życie, żeby każdy mógł być szczęśliwy. No właśnie. A jeszcze tyle powiem, że byłam w Polsce w okolicy 20 maja. Taki był wypad na weekend na szkolenie, właśnie z Foreveru. I bardzo dużo osób było, bo było 1200 osób na Success Day, czyli Dzień Sukcesu. Tam też zobaczyłam, jak wygląda to wszystko w Polsce i Później byłam na szkoleniu z Kimem Macenem, ponieważ my jesteśmy tutaj pod Kimem Macenem, który jest z Danii, ma ponad milion osób w swojej strukturze, także bardzo duży gość. A ja jestem trzecia pod nim, także mogę być tutaj dumna, ponieważ miałam okazję właśnie z nim porozmawiać przez trzy dni, dużo dowiedzieć się ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o Islandię, też dowiedzieć się, dlaczego on przyjechał do Polski. Był w Polsce, żeby właśnie ludziom pokazać, że należy współpracować ze sobą. I bardzo niemile potraktowała mnie osoba, która jest bardzo, że tak powiem, wysoko w strukturach w Polsce. Zapytana, czy pomogłaby mi tutaj, jeżeli chodzi o dostęp do informacji, do szkoleń, które nic więcej ta osoba nie musi robić, po prostu ja bym sobie słuchała, żeby być na bieżąco, bo my tego tu na Islandii nie mamy. Odmówiła mi, mówiąc, że nie zarobi na mnie. No i to jest złamanie zasad foreveru, także przykre jest to, ale nie szkodzi. Ja wiem, co robię, dla kogo robię, z kim robię i jak chcę to zrobić. Przede wszystkim ja chcę zrobić tak, żeby każdy był zadowolony, miał dla siebie to, co ma mieć i mógł w przyszłości czy podróżować, czy po prostu dla swojej rodziny mieć pieniądze dla dzieci na edukację i tak dalej. Pamiętajcie, nasz biznes jest dziedziczony, także po naszej śmierci ktoś może odziedziczyć to właśnie całe struktury nasze, więc to nie jest tak zupełnie, że odetnie się później dla rodzin Dochód, no, ale trzeba pracować, jest to praca ciężka, cały czas trzeba coś robić. To nie jest tak, że to sobie przyjdzie, ale ja kocham to, co robię i chcę to robić. I ja bym chciała, żebyście też to poznali, i myślę, że właśnie o tym miał być teraz, właśnie mój kanał wenusowy. Chciałam zmienić nazwę, i tak jeszcze nad tym wszystkim myślę, kombinuję. O czym by tutaj z Wami rozmawiać, bo już bym nie chciała mówić to, co się tu właśnie dzieje z tymi mieszkaniami, z tymi rentami, z tym, co mnie boli z tu kapuka. Chciałabym to zmienić, no ale dziś nagram co u mnie słychać, więc chyba jesteście trochę zadowoleni, że jednak coś tam pomarudziłam. Dobrze, kochani, ja się żegnam. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i napiszcie mi w komentarzu. Czy używacie aloes? O, i to będzie takie fajne właśnie pytanie. A jeśli używacie aloes, to napiszcie mi jaki, ponieważ tylko nasz aloes działa z Foreveru. Także pozdrawiam, zapraszam po linki. Dam Wam link na tańsze zakupy właśnie do powiedzmy końca lipca. Jeśli do mnie napiszecie, chciałabym link na tańsze zakupy, to zapraszam. Dostaniesz ode mnie, jeżeli nie jesteś zapisana, 15% zniżki, bo taka jest możliwość Także do końca lipca 2023, zapraszam po link. Na razie, trzymajcie się, cześć.